Piraci! Witajcie w 59. odcinku z Assassin's Creed IV: Black Flag. Dzisiaj już sam. Wczoraj owszem było z Master Kukiem. Tak specjalnie wolałem poczekać na niego. Miał do mnie wbić. To żeśmy trochę, wiecie, pogadali, pograli. W FIFA nagrałem. No ewidentnie mnie tam jednym punktem karnym mnie tutaj pokonał, ale no wiecie, tylko jeden punkt karny. To nie jest naprawdę dużo. Ale niestety no udało mu się. Szczerze nie wstydzę się tej przegranej. Bo gorsze rzeczy już się mogły dziać, powiem wam szczerze, więc wiecie. To, że dostałem kurde kopa od Borussii Dortmund, to jeszcze nie znak, żebym kurde się od razu już, wiecie, upokarzał, aż tak. Kurde, gdzie są te skarby? Te wszystkie pierdoły, bo wiecie, to mnie już zaczyna troszeczkę aż za bardzo denerwować. No i słyszę tu już fragment danych. Gdzieś on tu jest. Ty szujo! Będziesz mnie tu, kurde, gryźć. Dobra, czas po tlen! Kurde, bo się zadusimy kompletnie na śmierć. No sztyk, kurde, no. Dobra, tam jest tlen. Przeżyjemy. Oby tak. Ja chcę przeżyć. Jest tlen. Beczka z tlenem. O, wpyta. Dobra. Żyjemy póki co. Ale po skrzynkach chcę się przelecieć. Po tą szóstą skrzynkę. To samo tyczy się fragmentu danych Animusa. O, jest. Jesteśmy już na dobrym tropie. Jest, dobra. Tu mamy skrzynię. Otwieramy. Wczoraj żem nie skończył wszystkiego zbierać, wiem. Ale dzisiaj to skończę, spokojnie. Jest i mamy też fragment danych. Pięknie, wszystko zabrane. Teraz jeszcze tylko jedna skrzyneczka. I jeszcze jeden fragment Animusa, dobra. To się da zebrać, spokojnie. Tylko trzeba, wiecie, dobrze to zrobić. Wynurzamy się po prostu, żeby, wiecie, było to szybsze. Dobra, tu gdzieś powinna być beczka z tlenem. Kurde, jak głęboko. To jest po prostu masakra. Żeby aż tak głęboko to było. Chwileczkę, tutaj mamy naszą... Jest! Fucking shit! Spieprzej ze mnie! Gównie zasrany! Cholera. Zdezorientował mnie kolega. Ale spokojnie. My tu przetrwamy to. Tą całą pieprzoną dzicz. Dobra. Pójdźże dalej. Jeszcze masz okazję wziąć ten fragment danych. Kurde, co za dziadostwo. No wynurzaj się. Jest, fragment. Dobrze. To jest hardcore po prostu. Taki właśnie hardcore lubię. Chwileczkę, tu będzie pewnie jakaś maska tlenowa. Typowa. Jak głęboko, kurde. Co obszar jest niedostępny? Fuck! Co mi tu piszecie, że obszar niedostępny? Ja ci dam obszar niedostępny. Jak kurde was pobanuję wszystkich. Dobra, wynurzaj się. Musisz zdobyć trochę tlenu, bo go straciłeś. I za chwilę możesz go stracić, jeżeli nie ogarniesz, rzecz jasna. Dobra, jest tutaj. Kurde, żeby mnie tylko nie chapnął. Jep, dobra. I po ostatnią skrzynkę. Tak, ostatnia skrzynka. I mamy już całe Blue Hole zebrane. Może tak trochę niżej. To niżej będzie ta skrzynka, no właśnie. Jest, słychać ją. Pięknie. Jest! Skrzyneczka. Pięknie! Blue Hole zebrane. Możemy stąd już uciekać w sumie. tutaj na pewno. No szkurde, znowu to gówno! Zwalaj zielone, płaskie, płasko-gówniane. Szkurde. O, elitarny zestaw armat jest już dostępny w kajucie kapitana, świetnie. Czyli mamy... O kurde! Fuck! Rekin zastraniec! Wypierdylaj! Chujostwo takie kurde, że to jest po prostu masakra. Zaraz mnie tutaj pożerą. Te gówna. Fuck, tu jest kolejny rekin. Dobra, wynurzaj się, wynurzaj się. Nie zwracaj na to uwagi. Tylko po prostu się wynurzaj. Skorzystam jeszcze z beczki tlenowej. Tutaj. Jest, jest. Dobra, interakcje. Kurde, mało żeśmy nie zostali wykryci. Dobra. Już uciekamy stąd, uciekamy. Wszystko mamy. Czego nam trzeba? Kurwa. Te rekiny mnie już zaczynają naprawdę irytować. Same w sobie oczywiście są irytujące. Są nie do pokonania. A sam Edward naprawdę jest hardcorem, że potrafi takie rzeczy jeszcze robić. Dobra. Zwalamy stąd. Tak. Wracamy na statek. Jep. Starczy zwiedzania. Dobra. Witamy was na zewnątrz. Całe Blue Hole zebrane. Teraz wejdziemy sobie na flotę Kenwaya. Tak szybko. Bardzo szybko. Tak żeby było naprawdę fastem. Jest nasza flota Kenwaya. Znajomi, którzy chcą pomóc. Aha. O, pięknie. On mi tu pomógł. Dzięki ci za pomoc. Znowu. Widzę, że troszeczkę teraz grasz w Asasyna, to mi tu pomagasz. Ja tobie też mogę pomóc. Jeśli to jest możliwe, to pomogę. Dobra. Sprawdzamy teraz wszystko. Lipa. Hahaha. Ha, ha. Lipa cały czas jest. Tam gdzie jest katastrofalnie po prostu. O, proszę. Dobra, trochę powalczymy z nimi. Liniowiec. Fregata. I fregata. Dobrze. Powalczymy trochę. Przejbijmy trochę tą przewagę. Niech liniowiec trochę spłonie. O. Właściwie to już powinien zginąć. Poszło. Czyli teraz mamy chyba większe szanse, nie? No zobaczymy w sumie. Aż teraz się wzięli na tą galerę. Specjalnie. A już mamy zwycięstwo, to spokojnie. Chyba. To jeszcze zobaczymy. Jest. Udało się. No i pięknie. Trzeba będzie zbierać teraz na kolejne doki. O, dobra, jeszcze raz bitwa morska. A dajmy liniowiec. I co byśmy tu dali? I szkuner. Albo dajmy fregatę. Żeby to jakoś było w sumie. Szkunerowi pierwszemu się załatwi. Ale w sumie nam gówno zrobił. Szybko poszło. No i dobra. W sumie możemy już ich wysłać na tę misję, bo nie chce mi się do bezpiecznego robić. Do bezpiecznej strefy. A to tam dużo, wiecie. To już robię tę misję, czy co? Chwileczkę. Jeszcze tu popatrzę. Za 3400. Do odblokowania Galloway. Aha, Galloway. Dobra, wysyłamy. Teraz będę ich wysyłać też na misję, gdzie jest jakiś jakaś okazja do odblokowania. Bissau. Aha. Afryka Północna. Luanda do odblokowania. Dobra, wysyłamy. Co tam się będziemy, wiecie, męczyć? Jest niebezpiecznie. Szukam jeszcze jakichś takich nagród do odblokowania. Portugalia, Lizbona, Porto. Szukam tych z nagrodami do odblokowania. Zigwinshore. Dobra, wyślemy jakiś statek. Możemy liniowca posłać. Szukamy jeszcze z tymi nagrodami, ale widzę, że tu już nic nie będzie takiego, wiecie, przydatnego. Dlatego w sumie, no, sorki, że tak gadałem, ale się skupiałem tutaj, co robić, wiecie, i tak dalej. Dobra, wychodzimy. Mówiłem, że długo nie posiedzę na tej flocie. Tutaj oporządzenie okrętu. Sprzedamy sobie takie pierdoły. Mamy już w sumie ile? No prawie 90 kafli. Okej, dobra. Sprzedajmy z 10 sztuk płótna i już mamy 90 kafli. Uznajmy, tak. I teraz może jakieś ulepszenie kawki. O, proszę, działa burtowe albo moździerz. Teraz trzeba się zdecydować. A ja biorę działa burtowe i już mamy 23 armaty na każdej burcie dającej niszczycielską siłę ognia. Pięknie. I już mamy drugą rzecz na fulla. Działa pościgowe też na fulla, to na fulla. Jeszcze nam brakuje samatu elitarne kule. Tak, czyli tutaj mamy zbierać kasę. To mamy na fulla. Jeszcze moździerz trzeba będzie tutaj razy 2 zrobić, więc metalu trzeba będzie nazbierać. Siła folgierzy jeszcze raz trzeba będzie zrobić, a to trzeba będzie, wiecie, pozyskać schemat. Schemat ciężkie kule, elitarne wybuchowe beczki. No to w sumie mamy... A nie, to jeszcze tutaj. To jeszcze tutaj mamy schemat i ten schemat i ten schemat. No to mamy jeszcze trochę tych update'ów do zrobienia. Upgrade'ów i to samo. To raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 upgrade'ów jeszcze mamy do zrobienia. No to troszeczkę jeszcze nam zostało, ale to i tak powiem wam już, że jest dużo. Sprawdzam, co to sobie byłoby można wziąć. Tak, patrzę, co by tu wziąć. Dobra. Idziemy. Okej, pozyskaliśmy elitarny zestaw armat. Tylko jeszcze teraz trzeba uzyskać właśnie te elitarne ciężkie kule. O, proszę, upgrade'os. Fajnie, że tutaj akurat na środku morza. To też można w sumie, ale tego nie robiłem. Dobra, tam widać liniowiec. Okej. No i dokonaliśmy słusznego upgrade'u. Teraz gdzieś może popłyniemy sobie w konkretne miejsce. Najpierw zajrzyjmy dokładniej do mapek. Tu jest pusty magazyn. Chwileczkę, mapy. 307, 195. Sprawdzimy. Wiecie, trochę teraz pozbieramy tych map skarbów. 307, czekaj, 307 mówicie, 195, o, to się do Misteriosy tepniemy. W sumie możemy, nie? A to w sumie nie, ja zaznaczę sobie, I weźmiemy sobie jeszcze te trzy rzeczy. Fragment Animusa i te dwie skrzyneczki, aż wprost po ten skarb. Dobra. Mnie tam pasuje w sumie. Chwileczkę, co tam mamy? O, schemat elitarne ciężkie kule. No to zarąbiście. To się bierzemy do roboty. Dobra. Mamy zaznaczony tam fragment danych Animusa. Nie wiem, jakoś się bardziej właśnie przyzwyczaiłem do tej starszej nazwy z Revelations. Co my tam mamy? Bryg. Tam jest fregata, bryg, fregata. A, trochę metalu. Płyniemy wprost na bryg, zniszczymy go. Nie, zobaczymy w sumie. Tam mamy jeszcze bryg, kolejny. Ale taki trochę, wiecie, pusty. O kurde, tam liniowiec. A wbijemy się w niego, nie? Wbijamy się, jem! Ile poszło hapsa? O kurde, połowa. Gówno nam zrobią. Dobra. Nakieruj dobrze. Jeb, koniec. Jak dostali? No nie, łowca! Czego on chce? Niech spieprza. No kurde, nie mogę. Teraz jeszcze łowcy zabrakło. Dobra, z folgierzy nawalamy. A, Angolę, proszę bardzo. Jest. O kurde, jak to wybuchło ładnie. Jeb. Ale ich wykończyliśmy. Naprawdę folgierze już są porządne, chociaż za mało upgrade'ów. Jeszcze jeden i będzie już naprawdę pro. Zmniejsz poziom rozgłosu. Nie chcę tych łowców pieprzonych. Mam ich już naprawdę po uszy dość. A goni nas ten debil? No i masz szczęście, że nas nie goni. Ten samotny bryk, nie wiem co tam robi. No ale nic nie ma w sobie też. O, tu trochę metalu. Trochę moździerzy mamy. To możemy ich postraszyć. W sumie nam nic nie zrobią. To są słabe usze. O, patrz. Tylko tym umiecie nawalać. A, dużo nam nie zrobią. Jeb, tymi kulami. Postrzelamy trochę tymi kulami, żeby, wiecie, popatrzeć trochę. Jeb. Nie dadzą rady. O, wkurzyli się. Dobra, sami tego chcieliście. Nie. Yeah. Pięknie. Doskonale dostali. Tam jeszcze sporo tych liniowców. Już nie wspomnę, że ja nie będę z nimi wszystkimi naraz walczył. A ten co ma w sobie? Metal, płótno. O, przyda się metal. Zawsze coś. Jakiś metal. Dobra. Przebijamy się tam do nich. Dobra. Nie, nie ma. Chciałbyś. Ej, kolego, kolego. Nie, kapitan poszedł. Chwileczkę, to się może tak wysadzi. Jeszcze jedna beczułka. Jest tutaj. Jest, poszło. Dobra. Teraz trzeba ich tu wyniszczyć. Z tych najlepszych mieczy. Dobra. No chciałem przeładować, kolego. Dobra. No, teraz mogę przeładować. Dobra, dzięki. Idzie kolega z toporem. Trochę pokozaczyć. A, dostał. Poszło. Dobra. Bierzemy liniewiec dla siebie. Chciałbym jeszcze zdobyć ten skarb. Spokojnie damy radę. Okej. Tak, zmniejsz poziom rozgłosu. Zabierzmy ją do floty Kenwaya. Wiecie, jako takie zapasowy liniowiec. Dobra. Tu gdzieś po tym brzegu jest ten fragment. Trzeba go wziąć od razu. Tam kolejny liniowiec warty 1000. Tam jest też warty 1000. Dużo płótna. Ale mamy już dość płótna, więc nam nie przyda się. Coś tam śpiewają. Ziomki. Dobra. Przeglądamy się temu miejscu. Trzeba teraz zaparkować ładnie. Jep. O, akurat nie musiałem wskakiwać do wody. Teraz bierzemy się za ten fragment. Bierzemy go dla siebie. A, to trzeba będzie tak zrobić jednak, bo widzę, że inaczej nie pójdzie. O tak. No i uciekamy, uciekamy. Gdzieś dalej. Zachód słońca. No, widzę, że się wznosi na wieczór. O, przepływa koło nas tutaj liniowiec. Że nam tylko tutaj nie sprawiał, wiecie, wrażenia takiego kozaka. Dobra, jest skrzynia. Płyniemy do niej, potem jeszcze jedna skrzyneczka i do Misteriosy po skarb, który jest gdzieś ukryty. I zdobędziemy te ciężkie kule. Schemat na ciężkie kule. To jeszcze dalej trzeba będzie płynąć. Jakiś mistrz pijaków. Tak śpiewają mniej więcej, a ja coś tam zrozumiem. Dobra, 3. O kurde, ile tego jest, ile się tam panoszy. No lol, ja chcę liniowiec. Nie pokazuje mi. O kurde. Fuck. Żeśmy się zagapili. Teraz macie. Prawie bym się walnął w to. 49 level. 1,5 kafla warto. Dobrze, że nas jeszcze nie zauważył. Mało brakowało. O, tutaj kolejny rozbitek, którego sobie uratuję. Okej. O, pośpiewali już sobie dość pięknie. Dobra, mamy naszą skrzyneczkę. Yep. No chodź, skrzyneczko. Cię zaraz tu wieźniemy. O, metal. Bardzo fajnie. Musi być najwięcej metalu z tego wszystkiego. Ale powiem ogólnie wam, że już mam dość dużo procent synchronizacji. Praktycznie za chwilę mogę mieć 65%. A to jeszcze i tak jest troszeczkę, wiecie, mało, bo będę musiał poprawić misje fabularne, gdzie tam, wiecie, wymagali celi opcjonalnych. Dobra, gdzie jest jeszcze jedna skrzyneczka? A tu mamy żarłacz biały. A, to się nam już nie przyda. A, czyli teraz będzie trzeba płynąć tam, gdzie po prostu niezbyt się opłaca. Czyli tam do tej czerwonej strefy. Liniowiec. Fregata. Liniowiec. Bryg. Dobra. Będzie ciężko. Gdzie ta czerwona strafa? Nie widzę jej w ogóle. A, bo jej tutaj nie ma. A to dobrze. Może w końcu zrobię półgodzinny odcinek, bo wiecie, bo wczoraj to żem za długi zrobił. Ale przynajmniej wam pokazałem, jak podbiłem pierwszy legendarny statek, okręt. Dobra, koniec śpiewania. Jest skrzyneczka. Lol, jak on dziwnie ją otworzył. Tak to wyglądało. Wow. Widzę, że już jakieś wojenki tu prowadzą Anglicy z Hiszpanami. Więc trzeba tutaj ostro uważać. No, Anglicy z Hiszpanami. To jeszcze same liniowce. Tutaj już naprawdę uważać, co robimy. Dobra. Ja bym już płynął tej Misteriosy. Mamy do niej chyba niedaleko, nie? Z tego co wiem. Dobra, ruszamy po mapę skarbu. Znaczy mamy już mapę skarbu. Po sam skarb ruszamy. Dostaniemy się spokojnie. I skarb będzie nasz. I będziemy mogli chyba zrobić sobie upgrade kawki. Jest, mamy coś do zabrania. Może coś w niej będzie. No, może być drewienko. Nie wiem, czy teraz dobrze płynę. Dobra, jest dobrze. I to ruszamy. Dobrą szantę śpiewają. Sam raz na takie klimaty jak ruiny Misteriosy. O, może zbierzemy sobie jedno i drugie. Pięknie, jest. Teraz trzeba ostro zakręcić. Próbowałem do tej wyspy Isla Providencia, ale jeszcze nie zrobiliśmy dość dużo misji fabularnych. Ale to spokojnie, za niedługo zaczniemy tą fabułę robić. A, trzeba będzie inaczej to zrobić jednak. Widzę, żeśmy źle to zrobili. A to w sumie mam pomysł. Tepniemy się tutaj. O, proszę. Dobre rozwiązanie. I teraz mapa. Tutaj elitarne ciężkie kule. A więc to będzie mniej więcej tutaj. No wiem, że to jest tutaj. Zaczka, na pewno nie tu. O, to coś... O, tu mniej więcej gdzieś to powinno być. Zasie... O, mamy nasz skarb. A zresztą to ja powinienem pamiętać z demówki, bo w Assassin's Creed 4 demo pokazywali, jak w tym miejscu leżała ta skrzynia. Więc w sumie mamy ułatwienie. Dobra, schemat i 3 kafle. Dobra, pięknie. Elitarne ciężkie kule. Okej. Świetnie. To w sumie już powinniśmy stąd zniknąć. Iż wiecie, chciałbym z powrotem do kawki. Dobra, i jeb do wody. I z powrotem do kaweczki. Zrobimy sobie jeszcze jeden upgrade na dzisiaj, bo przynajmniej chcę już skończyć ten odcinek. Bo tak to bym go przedłużał i przedłużał, a wiecie, chcę, żeby wyszedł krótki i naprawdę taki dobry. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj oporządzenie okrętu. Tak, no idzie ten upgrade. Jest, ciężkie kule. Kupujemy i mamy już na fulla zrobione. Pięknie. No zostało nam jeszcze 9 upgrade'ów. Coś sobie sprzedamy. O, może być. A i miałem 90 kapli, zostało 49, ale to i tak jest dużo. Więc nie mamy się czego tu obawiać. Dobra, co byśmy jeszcze tu mogli zrobić? Może spojrzymy jeszcze na mapę skarbów. Aha, 749, 625. 749, 625. Tutaj to powinno być Słona Laguna. Aha. Nie, tutaj, nie tutaj. Jeszcze jakieś mapki. 7405, 665, ten. Łoho, trochę mamy. O, na ten byśmy się mogli jeszcze tepnąć. 333, 650. Po elitarne moździerze. 333. 333 chcę. To pewnie będzie tutaj. LOL. A, dziwne, że nie ma. 333. Na Matanzasie to jest. Aha. A to się tepniemy w sumie. I trochę teraz pozdobywamy skarbów. Wiecie, żeby nadrobić sobie straty. Okej. A na co nam lokalizacje? Aha, ta... Szczerze nie chce mi się tego magazynu rabować. Z tego względu, że już tu raz rabowałem. Chyba. Ale sprawdzę, czy rabowałem. Nie. O, tu możemy jeszcze ocalić piratów, ale gdzie ta... Nie, gdzie ta mapa? Jest. Dobra, najpierw ocalimy tutaj piratów. Wiecie, takie rzeczy. Dobra, sabotujemy. A zresztą sami się dowiemy, gdzie ten skarb mniej więcej leży, dokładnie. Dobra, odkryli nas, ale chyba nie na długo. O kurde. Wow. Było blisko. Dobra, chodźcie i walczcie tu ze mną. Nie dacie ze mną rady, koledzy. Dobra, poszło szybko. No i świetnie. Teraz trzeba szukać tego klucznika. Bo za Chiny się nie dowiem, gdzie ten kretyn jest. Alerta! Alerta! Dobra, kolega się zdezorientował już. No i gdzie ten ziomek z kluczem? No zaraz się wkurzę i nie wiem co zrobię. Jak się nie ogarnie to. A to tam, dobra. To ja nie ogarnąłem teraz. Ale przynajmniej wyczyściłem część terenu. A to tam się powinien kryć ten koleś. Nie ma tu go. Gdzieś tam wyżej. Nie widzicie mnie jak coś. Dobra, jak sobie chcecie. O, kolega następny przyszedł. Poszło. O to mi tylko chodziło. No i tu gdzieś powinien być ten klucznik. I kolejny klucz do... wiecie. Jest. Dobra, tu mamy tego klucznika. Jest, pięknie. No, kaman, kaman. Zdążyłem. Teraz kolejny wystrzeli, bo będzie przeładowywał. Pięknie. Dobra, to było piękne. Teraz trzeba im zabrać kluczyki. Tu jeszcze ocalimy piratów. Żeby nie było, że jesteśmy tutaj, wiecie, jakimiś samolubami, egoistami, to im tu pomożemy. Kolesia przeszukam, bo pewnie będzie miał ammo. Chwileczkę, spokojnie. Dobra, ruszamy po ten magazyn. I teraz jeszcze powinniśmy coś zrobić. A, znaleźć tą mapę. Z tej mapy skarbów cały skarb. I na te elitarne moździerze i dokonamy kolejnego upgrade'u. Już będziemy mieli trochę tych upgrade'ów za sobą. Okej, dobra, mamy nasz magazyn. No poważnie. No przynajmniej teraz się udało, no. Jest, okej. Świetnie, nikt nie uderzył w dzwon. O to chodziło. Zabieramy stąd to wszystko i jest nasze. No, magazyn spenetrowany. Teraz jeszcze gdzieś powinniśmy pójść. No, szukam tego skarbu. Gdzieś go będę wiecznie szukał. Dobra, teraz mapa skarbów. Aha, czyli przez to, przez ten domek, czyli magazyn, który żeśmy już przeszli, i tutaj, tu gdzie jest taki stawik. Chwileczkę, dobra, to chyba jest ten dokładnie. Tylko co do tego pewności nie mam. Trzeba sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest tutaj. A to może tutaj prędzej, albo Nie, trzeba to sprawdzić dokładnie, bo wiecie, tak na ślepo nie będę tego robił również. Żeśmy już tutaj byli, w Matanzasie. Pamiętam, chyba 15 odcinek. Oho, to już kupę odcinków temu, powiem wam szczerze. A, to chyba tutaj będzie. No, to już prędzej tutaj. Tutaj, nie? Jest, wiedziałem. Bierzemy nasze cudo. Nasze cudo skarbu. No, teraz woli mieczem otwierać. Jest, magazyn na elitarny moździerz. I 3 kafle do zebrania. Żeśmy dostali. Okej, to gdzieś jeszcze chyba możemy poszukać skarbów. Tak patrzę. O, elitarne wybuchowe beczki. 479. 479. Szukamy. Jakie to było? Aha. A, czyli dobrze, dobrze. Trzeba będzie teraz... A, dobra. Nie ma sprawy. I się tepniemy, powiem wam szczerze. Tutaj. Do Pinos Isle. I tam dostaniemy ten skarb. Trochę się poszwędamy, wiem. Okej, wiecie co? Może to już w sumie zakończymy odcinek, bo to będzie za długo trwało. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 59 odcinka z Assassin's Creed IV Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie oczywiście ocenić, skomentować i zasubskrybować. I dobra, trzymajcie się, na razie, ar! I czekajcie na 60 odcinek, który może być nawet dobry, bardzo dobry. Yo!